w imieniu własnym, jak i całego naszego zespołu, który przygotowuje Słowo Boże na każdy dzień, pragnę złożyć wszystkim przeżywającym, łączącym się z nami w tej refleksji nad Bożym Słowem bardzo serdeczne życzenia bożonarodzeniowe. Jezus się rodzi jako dziecko bezbronne, potrzebujące naszej pomocy. Prosi o naszą miłość, dlatego staje się dzieckiem. Nie pragnie niczego innego, a tylko naszej miłości, dzięki której uczymy się poznawać Jego pragnienia, Jego myśli, Jego wolę. My każdego dnia uczymy się żyć z Jezusem. Z Nim doznajemy pokory i wyrzeczeń, które są nieodłączne od miłości. Bóg stał się mały, abyśmy mogli Go zrozumieć, a potem przyjąć i kochać. Ma dla nas czas. Prosimy Go, aby dał nam pokory i wiarę, gdy będziemy na Niego patrzeć, na leżącego w żłobku. Niech zrodzi się w naszych sercach wzruszenie i czułość. Odkryjmy na nowo sens życia, wartość życia chrześcijańskiego, piękno bycia katolikiem. Tam, gdzie jest sens, tam jest Bóg. Odkryjmy, że nasze szczęście jest w ubogim żłobie. To Bóg potrzebuje naszej ludzkiej miłości, a my potrzebujemy Jego boskiej miłości. Odczujmy i uradujmy się tym, że niebo spotyka się z ziemią. Boże Narodzenie jest zdolne odnowić nasze życie. Niech dotrze do nas prawda, iż Boga nie powinniśmy się bać, lecz możemy Go tylko kochać. Chrześcijanie to są ludzie nieustannego czuwania. Tam, gdzie czuwanie, tam pogłębiona wrażliwość na Boga. Wrażliwość na sakramenty, przez które On nas prowadzi. Niech sprawy Boże będą dla nas pierwszoplanowe, mające największy wpływ na życie nasze, naszych rodzin, wspólnot kapłańskich i zakonnych. Pozwólmy Jezusowi wejść w nasze życie, pozwólmy wejść Jemu w nasz czas. Czas dany Panu Bogu nigdy nie jest czasem straconym. Niech święta Bożego Narodzenia uczynią z nas ludzi o sercach prostych i pokornych, którzy bez względu na wydarzenia życia zawsze są blisko Boga. Niech Bóg nam błogosławi. Jako że za parę dni będziemy obchodzić uroczystość Bożego Narodzenia, to życzę Wam, by nowonarodzony Chrystus wniósł w Wasze rodziny, w Wasze miejscowości atmosferę miłości i pokoju. Byście każdego dnia odkrywali Jezusa, który jest przede wszystkim miłością. Jezusa, który chce nas zbawić. Życzę Wam, by nowonarodzony Chrystus wniósł w Wasze rodziny przede wszystkim pokój i swoją miłość. Miłość do bliźniego i miłość do Boga. Szczęść Boże i do zobaczenia. W imieniu Fundacji Misericordia wszystkim naszym widzom, sympatykom i darczyńcom składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku 2019 wszelkiej pomyślności. Wesołych świąt!